Dzień dobry, witam państwa w programie Mazowsze Powiat Płock. Dziś moim i państwa gościem jest przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, pan Lech Dąbrowski. Dzień, Dzień dobry. dobry. państwu. Panie przewodniczący, dzisiaj zaczniemy tak naprawdę od tego, co się na bieżąco dzieje w naszym powiecie, czyli od dzisiejszej sesji Rady Powiatu Płockiego. No i na posiedzeniu pojawili się leśnicy, tak? I wywiązała się bardzo taka długa czasowo dyskusja. I wielu radnych zgłaszało również problemy z nadmierną wycinką drzew w naszym regionie. I czy też na przykład poziomem wynagrodzenia leśników. I skąd wynika ten problem? Czy wynika on z wciągnięcia lasów państwowych na przykład w politykę, jak zauważył pan Bogdan Banaszczak na właśnie posiedzeniu? Tak, od dłuższego czasu takie sygnały w Radzie były. Radni zwracali uwagę, że w lasach polskich źle się dzieje, że jest nadmierna wycinka drzew. Podejrzewali, że ta wycinka jest niekontrolowana. No i w trosce o lasy polskie, radni zaczęli interweniować. Więc jako przewodniczący rady postawiłem temat na komisjach. Była tam bardzo duża dyskusja, były pytania. Różnego rodzaju, przede wszystkim niepokoiło radnych to, że polskie drewno jest wysyłane do Chin, za granicę, że ceny tego drewna w Polsce są bardzo wysokie, że za granicą są niższe ceny na, na drewno, więc problem nabrzmiewał. W związku z tym pozwoliłem sobie ten temat wprowadzić na sesję Rady Powiatu. I zaprosić zainteresowanych, bo trudno rozmawiać o problemie, jeżeli nie ma fachowców. W związku z tym, zaprosiłem leśników z trzech nadleśnictw. Przybyli i praktycznie no, wykazali się bardzo wielką wiedzą na temat wrębu drzew w lesie, na temat pielęgnacji lasów. Wykazali się bardzo dużo znajomości tego, to są fachowcy, który, którym można zaufać, to co mówią i tu nie mamy żadnych podejrzeń, że oni robią jakoś rabunkową gospodarkę w lasach, bo nie wynika z tego, wynika z tego, że bardzo dbają o te lasy, że te lasy są pielęgnowane, że planowe są wycinki, że te wycinki, plany wyrębu drzew są po prostu weryfikowane i oni robią to, co do nich należy. Natomiast po tej analizie tych wszystkich wypowiedzi radnych i leśników to tak mi się nasunęła pewna myśl, że ten problem to nie tu jest, że problem jest raczej polityczny. Jeżeli drewno jest eksportowane surowe za granicę, no to jest skandal, bo rozumiem po obróbce jakieś no to jest dodatkowy pieniądz, ale jako surowiec w okrągłakach eksportować to jest zmarnowanie drewna. Jeżeli tak jest, to jest bardzo źle, i dlatego ja zaproponowałem na sesji, żeby tutaj dać spokój tym leśnikom, bo ja tu nie widzę jakiejś winy tych ludzi, którzy pielęgnują i dbają o lasy. Raczej widzę problem polityczny i trzeba by się zastanowić, czy rzeczywiście to drewno jest eksportowane, czy te takie ilości drewna, które wycinają, to są właśnie eksportowane za granicę w stanie nieobrobionym. Myślę, że Rada nadal będzie pracowała nad tym tematem. My musimy wypracować jakieś stanowisko i pytać wyżej. Nie tutaj bezpośrednio na dole, bo tutaj raczej winy nie widzę. No właśnie panie przewodniczący i tak naprawdę jeżeli to drzewo jest wysyłane do Chin, to co, co z tego drzewa tam powstaje? Co się z tym drzewem dzieje? No nie wiem co tam się <laughs> dzieje, ale no nie powinno być, bo to jest strata surowca. Bo jeżeli z tego drewna zrobi się mebel i mebel się wyeksportuje, to jest wartość dodana. Natomiast surowe drewno jest bardzo tanie w porównaniu do wyrobu i my po prostu ten cenny surowiec stracimy. Więc no tu jeżeli tak jest, to i źle. Ale to trzeba wszystko sprawdzić, to trzeba po prostu zapytać polityków, tych, którzy po prostu podejmują decyzję bo padło dzisiaj takie stwierdzenie, że no nie można zablokować wysyłki drewna przez nasze porty, jeżeli kupił to ktoś i on to eksportuje do Chin. No ale przecież można obłożyć cłem. Można obłożyć cłem, że drewno nieprzetworzone po prostu ma wysokie cło zaporowe i wtedy automatycznie to zostanie w kraju, więc będzie trzeba to przerobić i wziąć wartość dodaną i inne pieniądze. Panie Przewodniczący, i niektórzy radni dostrzegali taki może też problem w związku z poziomem wynagrodzenia leśników, że jest ono za wysokie. I jak Pan uważa w tej kwestii? Co, jakie jest Pana zdanie? To znaczy, ja tu bym się nie wypowiadał na temat wysokości wynagrodzeń, bo no jeżeli jest w danej instytucji pewna siatka wynagrodzeń. No to widocznie oni zasługują na to. To nie jest łatwa praca. To jest praca na łonie natury. Narażeni są na różne niebezpieczeństwa i myślę, że jeżeli ich przełożeni uważają, że tyle im się należy, to ja nie mam tutaj zastrzeżeń co do wynagrodzeń. To jest indywidualna sprawa danej firmy. Co przecież firmy takie jak Orlen i też niektórzy zarabiają bardzo wysoko i niektórzy mniej zarabiają. Więc odnośnie tej kwestii chciałbym po prostu się nie wypowiadać, bo nie mam wyrobionego zdania. E, oczywiście. I e, dalszy etap dyskusji stanowiły, stanowiły problemy e, w rolnictwie. E, w dyskusji podejmowano na przykład e, temat e, zboża z Ukrainy. E, czy Pana zdaniem e, jest to zboże m, też jakimś zagrożeniem dla naszych polskich rolników, czy też e, dla rolników z regionu płockiego? E, proszę Pani, Panie redaktorze, problem jest w tym. Że my mówimy cały czas zboże ukraińskie. Przecież to nie jest zboże ukraińskie, ono jest wyprodukowane w Ukrainie przez korporacje amerykańskie, zachodnioeuropejskie i cała ta wojna, moim zdaniem, to jest nie o obronę ludności ukraińskiej, tylko biznesowe sprawy, obronę interesów. Przecież tam są wydzierżawione tysiące hektarów ziemi i uprawiana jest pszenica. I to, że ona przechodzi przez Polskę, i, i niektórzy po cichu nawet są zadowoleni, jak część te, tego towaru zostanie w Polsce, bo gdzieś to trzeba sprzedać. Więc nikt nam specjalnie z Zachodu nie chce tu pomóc w tej sprawie. My, jako, jako Polska, jako rząd polski, powinien to był przewidzieć. Bo ja pamiętam taki moment, kiedy. W pewnym momencie Putin zaczął gromadzić bardzo duże ilości pszenicy, podkradał jej Ukraińcom i swojej, zrobił zapasy i zachowywał się jak dawniej car. Kiedyś car, jak wyrzucił pszenicę na rynek rosyjsko, to zasypał całe rynki i pszenica na całym świecie taniała. I on zrobił ten numer sprzed wieków. Więc nasi stratzy wojenni, którzy y, przygotowywali się do ewentualnego Starcia z Rosją, bo w tej chwili jesteśmy może nie, nie bezpośrednio zaangażowani w działania wojenne, ale jesteśmy na tej linii ataku Rosjan. Po prostu powinniśmy byli. Przewidzieć, bo wojna to nie tylko armaty, nie tylko kule, tylko gospodarka, logistyka, wiele innych czynników. Nasi strategi wojenni powinni to przewidzieć, że jeżeli to, y, zabezpiecza się w pszenicę, to to może być broń dla Putina. I okazało się, że nasz rząd, y, nasz minister mówi, że... My na tym zarobimy, trzymajcie rolnicy zboże, jeszcze rok temu mówił, żebyśmy trzymali zboże w magazynach, to na tym zarobimy i ja myślę, że on wierzył w to, ale nie przewidział, że to jest gra Putina i okazało się, że później jak Putin wyrzucił zboże, no to bez jednej kuli wygrał z nami wojnę, bo zasypał nas gospodarczo i się śmieje. A, a czy myśli Pan, że na przykład teraz po wyborach coś się zmieni w sytuacji rolników, że ten temat wróci gdzieś do takiej opinii publicznej dyskusji na te pierwsze strony? Myślę, że rząd przyszły, który się skonstruuje, nie będzie miał wyjścia. Jak tego problemu nie rozwiąże, to ja mu nie wróżę tutaj długiej bytności. To jest racja stanu. Sytuacja w rolnictwie jest w tej chwili taka, że kiedyś y, mieliśmy rodzinne, rolnictwo rodzinne. Rodzina utrzymywała się z gospodarstwa 10-15-8 hektarowego. W tej chwili z takiego gospodarstwa się nie utrzyma. Poszliśmy w wielkoobszarowe gospodarstwa, i te gospodarstwa potrzebują w tej chwili y, ludzi do pracy najemnych. A żeby ludzi nająć, to trzeba po prostu mieć pieniądze nie po kosztach produkcji sprzedawać produkty, tylko te produkty muszą być sprzedawane z jakąś nadwyżką, żeby ten rolnik miał za co zapłacić pracownikowi na maszynę, bo nie chodzi tu o pracowników fizycznych, takich stricto do, do szpadla tu chodzi przede wszystkim już o wykwalifikowanych pracowników. Jeżeli Pracownik na koparce zarobi 35-40 zł na godzinę, to rolnika nigdy na to nie będzie stać, żeby on mu taką stawkę dał. Więc, jeżeli on mu zaproponuje 15-18, to się z niego śmieje. I wtedy ci młodzi rolnicy oscylują w granicach opłacalności, więc nie mają dochodu dla siebie, dla swojej rodziny. Oni muszą dorabiać gdzie indziej. A jak już pójdzie dorabiać gdzie indziej, to zaniedbuje swoje gospodarstwo. I wtedy on zostawi w pewnym momencie to gospodarstwo, pójdzie, bo rynek jest tak chłonny, że dla tych ludzi praca jest wszędzie, bo to są ludzie wykwalifikowani, dosyć dobrze wykształceni, i oni pójdą w innym kierunku, i te gospodarstwa upadną. Więc polityka rządu i państwa powinna być taka, że powinna przewidzieć, co się stanie za 5, 10, 15 lat. Inaczej to ja tu nie wróżę dobrze rolnictwu. Ten rolnik w tej chwili. On musi zarabiać, on musi go stać na, na księgowego, bo w tej chwili tak nie tylko produkuje, ale musi zajść się księgowością, funduszami strukturalnymi, wszystkimi kierowcami, no wszystkim do tego. To jest mała, małe przedsiębiorstwo jednoosobowe praktycznie. I panie przewodniczący podczas sesji zauważył pan, że zwłaszcza ten problem dotyka młode osoby, które nie chcą zostawać w gospodarstwie. Dlaczego tak się dzieje? Nie chcą zostawać dlatego, że w tej chwili na wszystkich rynkach rolnych oprócz buraków jest poniżej opłacalności albo na granicy opłacalności. Więc ten rolnik dla siebie, dla swojej rodziny nie ma pieniędzy. On, on jest obłożony kredytami. Co z tego, że dopłaty są, agencja daje różne programy ruchami i daje pieniądze, jak 50% on musi dołożyć swoich albo wziąć kredyt. Więc część tych maszyn to jest nie jego, to jest zakredytowany. I on, nie mając dochodów, ma dzieci, ma żonę, która też chce się ładnie ubrać, która chce iść do teatru, do kina, normalnie żyć jak, jak normalna kobieta. Więc dzieci też muszą się wykształcić, nieraz korepetycje trzeba dać i na to musi w tym gospodarstwie być, bo inaczej ten człowiek jest na tyle przygotowany do życia, bo w gospodarstwie to on przejdzie taką szkołę, że on w każdej firmie sobie poradzi i on to zostawi, on nie musi... Tylko poprzednie pokolenia było z takim sentymentem do ziemi, że pracowali jak niewolnicy. Następne pokolenie tego nie będzie robić. No właśnie, a czy tutaj takim rozwiązaniem, jeżeli to się, ta sytuacja się nie poprawi, byłoby na przykład kolejne protesty, byłyby? czy wyjście właśnie rolników na ulicę? Czy myśli pan, że to by coś wskurało, jeżeli sytuacja się nie zmieni? Ja myślę, że protesty, ja nie wierzę w protesty, nie wierzę w takie rozwiązania siłowe, bo często to wykorzystują politycy do swoich celów, a później zostawiają i tak tych ludzi. Więc ja myślę, że tutaj zdrowy, zdrowy, rozsądny minister, który będzie myślał, jak, jak zrobić program, jak zbudować przyszłość tego rolnictwa na następne lata, bo jeżeli tego nie zrobi, to jak zabraknie żywności, to każdy rząd się położy. Panie Przewodniczący i teraz chciałabym przejść jeszcze na koniec do nowych zmodernizowanych dróg właśnie w starostwie tutaj Płockim. Ponieważ starostwo inwestuje bardzo dużą część jakby budżetu na właśnie inwestycje drogowe. I proszę powiedzieć czy to wynika z potrzeb mieszkańców czy starostwo zauważa taki problem? Pani Redaktor, problem dróg to jest problem jak tylko powstał powiat. Bo my otrzymaliśmy 720 tam kilometrów dróg, które były w ogóle niezmodernizowane. To były drogi, takie ścieżki praktycznie gminne, i w tym były i drogi gruntowe. I my przez te 20 kilka lat te drogi modernizujemy. Budżet powiatu nigdy nie miał pieniędzy na te zadania. My żeśmy musieli pozyskiwać bez przerwy środki albo u marszałka, albo u wojewody, albo rządowe fundusze. A to wymusza dokładanie własnych pieniędzy. I robimy wszelkie oszczędności, żeby zawsze było dołożyć z czego, bo no szkoda odpuścić te pieniądze, które możemy pozyskać. To jest ciężka praca wielu ludzi, żeby pozyskać takie środki, bo nikt nie daje pieniędzy tak od Hop. To nie jest worek z pieniędzy, tylko trzeba wypracować pozycję, trzeba motywować I my praktycznie zrobiliśmy bardzo dużo modernizacji, w tej chwili te drogi powiatowe już wyglądają całkiem przyzwoicie. Robimy następne. Ja w tej chwili też na terenie Gminy Stara Biała staram się o wielkie środki z Orlenu, ponieważ budują olefiny, i w tej chwili drogi nam rozjechali. Jest przyrzeczenie, jest list intencyjny, że te pieniądze otrzymamy że wspólnie naprawimy te drogi. Ponieważ Orlenowi też będą potrzebne do wywożenia, do obsługi tej firmy. Więc no. To jest sposób, wspólnie można zrobić wiele. Jeżeli mamy partnera odpowiedniego, możemy zrobić bardzo dużo. I my tych partnerów pozyskujemy, przygotowujemy i przekonujemy, że to jest bardzo dobry interes też dla nich. Panie przewodniczący, musimy kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję za dyskusję. Dziękuję Państwu. Dziś moim i Państwa gościem był przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, pan Nek Dąbrowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. thank you